Your legacy begins now. Downstairs, near the entry. O, jeszcze herbatkę sobie ściągnąłem. No skacz. Tam złamiesz sobie kostkę. O, no i jesteśmy. Wbijamy się do środka. Co my tu mamy? Nic nie ma do odkrycia. Wejdźmy. Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigłówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. eneba.pl. Kończmy. No, nie przerywaj mi jak zaczynam. Ukończmy zatem próbę Parsifala. Może tutaj pójdziemy. Bo tam jest zamknięte, że tak powiem. No nie widziałeś? To stworzyło wielki, magiczny most. I tutaj 50 złotych monet. Ciekawe, czy to są galeony swoją drogą. No. I eliksir. No i biegniemy dalej. Ciekawe, co to będzie za próba. Ojej, o, ale tu się dzieje szybko. Biegnij. Aha, dobra. Myślałem, że muszę zdążyć. No dobrze, o, chodźmy tutaj po skrzyneczkę najpierw, bo tutaj różne rzeczy mogą się zdarzyć. Zawsze bierzmy jakieś skrzyneczki. Oj, tak mi przykro. Nie wiedziałem, że to się rozwali. Levioso, nie. Nie. Może Depulso? Sprawdźmy, jakie zaklęcia mamy tutaj. Może spalające? Nie, to już robiłem. Ta komnata wygląda znajomo. Przypomina mi Bangy Gringotta i pomieszczenie pod biblioteką. Muszę uważać i pamiętać wszystko, czego mnie nauczono. No dobra, no to jesteśmy. Sprawdźmy, co tutaj jest. O, biegniemy dalej. No dobrze. A masz jajko. No tak. Ojej. O, w miarę łatwo poszło. Ole, dostałem młotkiem jakimś. On jest jakiś odporny na ataki. No dobrze, ominimy to. Nie Incendio, Akio. Może tu pójdźmy. No, wygląda to złowrogo. Ale dzięki temu mogę przejść dalej. O, tu nic nie było. No dobrze. Czyli musimy przejść tutaj. Ciekawy jestem, co jest tutaj na środku. No ale... tam może wejdę później.
Gdzie ja tu muszę pójść? Może rzeczywiście? Tutaj. No bardzo to interesujące, tylko... Tylko gdzie tutaj iść? No nie, więcej wrogów. No dobrze. Dobrze. Nie. Ale są pokonani wrogowie. Także to się liczy. W razie czego ich rozwalę, bo po co ryzykować? No i teraz musimy tak. Tutaj wskoczyć chyba na górę. I teraz przyciągnąć tutaj wszystko. Ale najpierw zobaczymy, zerkniemy co tutaj jest, bo tu będzie coś na pewno ukrytego. No, no nie, nie ma. Spróbujmy. Spróbujmy przejść po prostu tutaj. No nic nie ma, dobrze. Przejdźmy przez może portal. O, jak miło. Tylko czy ja mogę przesunąć? I teraz przejdziemy przez portal jeszcze raz. Teraz tędy. No i chyba mamy to załatwione. Najpierw oczywiście sprawdźmy, co tutaj jest. Srebrne okulary, no to świetnie. Och. I co teraz? No nic, no nie zostaje nam nic innego jak tylko, może tak, przesuniemy to tutaj teraz. Tak, teraz wskoczymy. Tutaj, ewidentnie musimy go przesunąć tutaj. Dobrze.
kill. Kawałek dalej musimy przejść. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform on the other side of the bridge. Dobrze. No i that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. I'll never get used to these floors. No nie, te podłogi są naprawdę bardzo dziwne. Bardzo trippy. No tak. Dobrze, jakoś poszło. Nie obyło się bez użycia magii. No nie wiem, chyba tu powinniśmy pójść, co nie? Tam jest jakaś na pewno wskazówka. Ojej, trochę się boję. Ciekawe, czy na to teraz wejdę. Wejdę. No dobrze, poszło łatwiej niż by się wydawało. Ciągle zapominam puścić zaklęcie przywołujące. No i sprawdźmy, to by było chyba na tyle. Niech tu nam się otworzą wrota i zobaczmy, co jest za nimi. No, skrzynka, szybko do skrzynki. O, coś czuję, że tu będzie ciekawy pojedynek przed nami. No, oczywiście. A masz. Confringo.
No, muszę ich trochę pokonać. No i sprawdź. O nie, chyba będzie boss jakiś. Czekajcie, zmienię sobie zaklęcie zapalające, bo to mi się nie przyda. Nie mogę czerwonego użyć, także no, no dobrze, niech będzie jedno czerwone. No niech będzie to zapalające, no już trudno. O, wow! A masz garnkiem. Chyba będę zmuszony zużyć wszystkie. Zabiłem go. No dobra, jak widzicie, udało się, ledwo, ale się udało, za chyba trzecią próbą. Nie wiem, jak ja to przeżyłem, ale biegniemy dalej i tu będzie chyba już koniec tego wyzwania. Tak jest, koniec wyzwania. Tak jest, no ale najpierw... Pięknie, wysoki cylinder dostałem. Coś tutaj jeszcze jest do odkrycia. No dobra. Otwórz.
No tutaj kolejna część historii się nam ujawnia. Czy to jest ta wyspa, na którą na początku gry się przeteleportowałem? Your ability to transfigure the world around you is remarkable. No proszę, jaka z niej czarownica. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The trout was years ago. But the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Coś czuję, że ona się zbuntuje i będzie jakimś super wrogiem w tej grze. No ale nie wiem. Jeżeli przeszliście, to dajcie mi znać w komentarzu. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. No dobra, jeszcze porozmawiajmy z panem Figiem. Zobaczymy, co nam mają do powiedzenia na temat tych rewelacji, które się What have we właśnie here? dowiedzieliśmy. I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensieve in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensieve. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensieve. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bacar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. Hmm.
I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter. Of course. Now then. Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps. But we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensieve. Before the witch from the last Pensieve, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hmm. Hopefully the next Pensieve provides more context. For now, we should learn what Ranrok knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... my studies. Yes, sir. Before you go... No, zanim pójdę, to co? No, dokończ. Gościu. Mówię do ciebie. No... nieznośny. Professor, have you encountered swirling traces of magic in the world, aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. No i co? Mamy jesień w Hogwarcie. Bardzo ładnie. Oj. Takie coś to ja lubię. Czekam na zimę w każdym bądź razie, bo będzie na pewno wyglądała znacznie lepiej. Próba Parsifala Rackhama. Misja ukończona. I 16 poziom. Także możemy ubrać nową czapejkę. I, czy co to tam było? O, proszę. O, ale mam cylinder. Dobra, tu z tego co pamiętam to szalik będzie można założyć albo coś. Dobrze. Jeszcze mamy chyba szaty jakieś. Dobrze, zieloną. Daje nam więcej obrony. No tutaj wszystko jest tak jak powinno być. A jeszcze może jakieś okularki mamy? O, mamy nowe okularki. Ale pięknie wyglądają. No zobaczcie, no. Jestem czarnoksiężnikiem. Jak się patrzy. Także dziękuję wszystkim za przybycie. Zostawcie łapkę, jeżeli wam się podobało to, co zobaczyliście. O, jeszcze sobie jabłko zjem. No, nie przeszkadzaj mi, jak kończę odcinek. Następny. Dobrze. Ktoś jeszcze? Okej. Okay. Revelio. Dobra, to chyba wszyscy. No, teraz już nikt nam nie będzie przeszkadzał. Dzięki, że wpadliście. To był kolejny odcinek z Hogwarts Legacy. Następny już oczywiście niedługo, tak więc zostawcie suba, jeżeli nie chcecie tego ominąć. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie.